dobry, witajcie w nowym vlogu. Mówiłam wam dzisiaj rano na Instagramie, że zaspałam i miałam 10 minut, żeby zrobić makijaż i się ubrać. Przygotowałam wczoraj późnym wieczorem, kładąc się spać, sukienkę, bo wiedziałam, że wstaję skoro świt, budzik miałam dzisiaj na 6:30 i nie będę miała czasu na przygotowanie stroju, ale jak się obudziłam i do tego spóźniona, spojrzałam na tę sukienkę, to nie miałam w ogóle ochoty na jej noszenie w dniu dzisiejszym, więc wybrałam tę bluzkę asymetryczną i krótkie lniane spodenki. Obie rzeczy są z H&M-u, one mają wyższy stan, one były tak rano pomięte, mówiłam wam właśnie na story, że wyglądają strasznie i mam nadzieję, że nikt nie zauważy. I nikt nie zauważył, bo już byłam na mieście, jak to się mówi, potocznie, załatwić jedną sprawę i wróciłam i jak jechałam samochodem, siedziałam zgięta i jest gorąco, jest duża wilgoć i one mi się na ciele wyprostowały, także wspaniale. I siedzę teraz przed komputerem, za moim oknem. Chodzą ludzie. Tu mam odsłonięte okna i panowie tak przychodzili i spojrzeli na mnie. W każdym razie muszę szybko zrobić kilka rzeczy. O, właśnie faktura. Przypomniało mi się, że jeszcze fakturę muszę wystawić jedną. Także wystawiam i za 40 minut jadę do fryzjera, jadę do Aliny i właśnie nie zdążyłam dzisiaj, to jest wartość, w którym spałam, to jest najlepsze, nie zdążyłam zrobić dzisiaj włosów, ale o moje włosy zadba dzisiaj Alinka, także nie mogę się doczekać, bo mój piękny blondoróż się zmył już jakiś czas temu. I pora właśnie na zrobienie odrostu i odcienia. No i też czuję, że te kanapki, bo mam włosy doczepione, jeżeli ktoś nie wie, troszkę mi odrosły, więc już będziemy musiały niedługo znowu umówić się na podciąganie. Tak. Czyści piesi przyzwyczają się do tego, nazwijmy to, luksusu, który w tym momencie może być też zdradliwy troszeczkę dla nich, no bo... W Gdańsku pełno turystów, przygotowania do jarmarku Świętego Dominika trwają, a ja zapakowałam bez najmniejszego problemu. Za hotelem Hilton, jedno wolne miejsce, idealnie dla mnie. Zaraz wam pokażę widok, który wielu z was tak bardzo lubi i mi jest przemiło, że mogę wam po pierwsze pokazać moje miasto z jego najlepszej strony, a po drugie przywołać wspomnienia u osób, które niegdyś tutaj mieszkały, a teraz los wywiał je daleko, w różne zakątki świata. Bardzo dużo takich osób mnie ogląda, również dla tego Gdańska, nie tylko dla mnie, także to dla was, kochani. Piękny widok. Przepiękny. I stateczek na zawołanie płynie, proszę bardzo. Tutaj macie tramwaj wodny, tam dalej też jest przystanek. Także jeżeli wybieracie się do Gdańska, to zdecydowanie tramwajem wodnym musicie się przepłynąć. Można sobie popłynąć na Halcie, do Sobieszewa, gdzie kto ma ochotę. A co takie różowy jogurt? To jest jogurcik? Tak. Nie pogadasz, cześć! Nie wiem, czy Alinę pamiętacie z ostatniego filmu. A jeżeli jej nie znacie, to poznacie Alinę, która zajmuje się moimi włosami i będzie mi nakładać za chwilę jogurt truskawkowy. Ryka Badu. Teraz będę śpiewać piosenki. A może nie? Co to? A, ta odżywka fajna. Co ma takie jony? Czy jesteście gotowi? To nowa ja. Dziękuję, Alinko. A co ty się tak chowasz? Wstydzisz się? Przestań. Nie udawaj już takiej skromnisi. Zobaczcie, kolor. Kolor i jakie loki? Te loki w ogóle nie wiem ile zrobiłaś, 7 minut? Szok. Muszę iść do innego światła, albo zrobimy tak.
O, teraz widzę. Co myślicie, ale odcień. Czekajcie. W głowie mi się kręci, o Jezu. Dlatego, że kręci się. No, bo ja nie mogę się kręcić. Ale kolor. Już jak dodawałam na Instagramie informację, że tu jestem, pokazałam wam fragment i już wiele osób się pytało, co to jest za kolor. To są farby La Biostetic, francuskie. Alinka powiedziała, że to jest kolor Rose Gold, ale nie wiem, jak on się nazywa na palecie. Nie ma. To wymieszałaś, bo w sumie to mam trzy kolory wymieszane na różnych odcinkach włosów, także teraz to ja mogę zdobyć świat. Idę. Pani, coś mi pozostało, muszę się przebrać w jakąś gorszą kieckę, odpalić kompa i jechać z tematem. Żal mi tych włosów, w sensie, że muszę je związać, a mam takie bardzo delikatne, frywolne loki. Co, Luisek? Jesteś obrażony? On był wczoraj taki obrażony, bo pół dnia siedział sam i nie wiem, czy wasze psy też tak mają, że jak was nie ma długo w domu, że potem się obrażają te mordki takie pocieszne. Ale Luis to wyjątkowo musi być w centrum zainteresowania zawsze. Tak. Szczekałeś na panów? Tak? Szczekałeś? Jesteś taka mordka moja. Co, Luisek, robimy? Może trzeba jakiś obiad zrobić, co? Dzisiaj to chyba tylko grill wchodzi w rachubę. Właśnie nagrałam haul spożywczy dla odmiany, więc obejrzycie go po tym vlogu. I tak, jest mi tutaj gorąco, słońce na mnie świeciło. Jak zaczynałam nagrywać, to tego słońca tutaj nie było, a już nie chciałam, wiecie, przerywać i zasłaniać okien. Poza tym jest lato, musi być gorąco, my musimy być spoceni. Ja to kocham, nie wiem jak wy, to jest moja ulubiona pora roku, pewnie się powtarzam, ale tak jest i bardzo się nią cieszę. Także idę teraz na chwilę posiedzieć sobie na tarasie, tak na pół godzinki, poczytać książkę. Dostałam dzisiaj super przesyłkę z książkami i nie wiem, czy wam ją pokażę w nowym odcinku Czytanie z Sexy, czy może jakoś wcześniej. Zobaczymy. I przyszło do mnie jeszcze zamówienie skąd? Z Nexta. Parę rzeczy zamówiłam, większość dla Piotra, także on to zabrał. Więc może później wam pokażę fajne rzeczy do domu, które zamówiłam. Ciągle coś tutaj dokupuję. Ciężko mi nagrać home decor haul. Wiem, że bardzo lubicie takie filmy, ale jak ja coś kupuję, jeszcze mam cały czas nierozpakowane jakieś tam kartony. Jak ja mam dokładać tych kartonów, jak ja przychodzę, to na gorąco rzeczy rozkładam. Ale może warto się wstrzymać i przez kolejne kilka zakupów nie rozkładać tych rzeczy i nagrać? Napiszcie mi, czy macie ochotę na taki film. Pewnie macie, bo zawsze dużo ludzi to ogląda. Mam prośbę, jeżeli jest tutaj dziewczyna, która zrobiła dla mnie ten piękny wieniec, to bardzo cię proszę, napisz do mnie, bo zgubiłam wiadomość od ciebie. Chciałabym ten wieniec pokazać ludziom, podać link do miejsca, w którym, przez które można się z tobą skontaktować, bo to jest tak piękne. Chciałabym, żeby cały świat poznał twój talent. Zobaczcie. Ten wieniec można powiesić na drzwi wejściowe. My mamy drzwi ze szkła, więc nie za bardzo mam jak. I one wiszą tutaj na klamce. Każdy, kto przychodzi, pyta się, co to jest i skąd to jest i czy to prawdziwe kwiaty, są sztuczne. Także jak mnie oglądasz, napisz koniecznie, bo no muszę cię zareklamować. No tyle, na ile będę potrafiła. Parę rzeczy z Nexta, zaraz tutaj posprzątam. Na stronie Next możecie zamawiać rzeczy do Polski. Ich strona jest tak beznadziejnie po prostu stworzona pod polski rynek. Tam są źle przetłumaczone różne frazy i tak dalej. No ale ceny pojawiają się w złotówkach i zamawiać można. Moja przyjaciółka Magda mi powiedziała, że tam zamawia rzeczy dla swojej córeczki, bo Next ma naprawdę obłędne ubrania dziecięce. Jak ja pomieszkiwałam w Dublinie, to kupowałam tam zawsze rzeczy dla mojego chrześniaka, wtedy jeszcze nigdy nie było na świecie. I te rzeczy były takiej jakości i oni mają po prostu genialny dział, home. I ja wam już kiedyś o tym mówiłam i nawet był taki haul. Kurczę, strasznie gubi mi tu ostrość. Także teraz chcę wam pokazać, zamówiłam chyba trzy rzeczy do domu. Parę rzeczy właśnie dużo dla Piotrka, dla Oliwii sobie chyba nic nie kupiłam. Wszystko jest super zapakowane i tak jak ja to zamówiłam, za przesyłkę nie zapłaciłam nic i to do mnie szło z magazynu chyba z Niemiec i dosłownie 3 dni robocze i jest. I na przykład takie piękne, o Jezu, takie piękne kieliszki
do białego wina, do prosecco już niestety nie było na stronie i cena oryginalna to jest 26 funtów, a one kosztowały 30 chyba 2 złote za 4 sztuki. Piękne są z tymi obręczami. Ja uwielbiam mieć ładne szkło. Niestety, ale były 4 ostatnie i kupiłam jeszcze jedne kieliszki i po prostu muszę wam je pokazać. Gdzie one są? A to? A i kupiłam właśnie, to też jest ciekawe. Kupiłam taki posążek, który w ogóle na stronie nawet nie było napisane ile on ma centymetrów, także kupiłam go trochę w ciemno, ale to też kosztowało naprawdę jakieś, nie wiem, 20 zł czy 17, jakieś niewielkie pieniądze, a na zdjęciu wyglądało przepięknie. Kurczę, i teraz mam pełno rozsypanego tego styropianu, a to jest szkodliwe dla zwierząt. Dobra. O, jakie to jest ekstra, zobaczcie. Luśku, zostaw. Jaki śliczny, zobacz jaki pieseczek. Luś, piesek. Pieseczek jest, zobacz. Pieseczek. Zobacz jaki piękny. On jest taki jakby fakturowany. No nie, no to jest po prostu cudo i zaraz go postawię na tej szafce RTV, która jest niewykończona właśnie, nie wiem kiedy przyjdą panowie skończyć drzwiczki. Nie, no super, taki ciężki, fajny. Luisek, nie zjadaj, nie zjadaj tego. Idę po odkurzacz od razu, ja nie mogę po prostu siedzieć w paprochach. Dobra, odkurzone, możemy kontynuować. Chcecie, żebym dla was nagrała test tego pionowego odkurzacza, więc ja z przyjemnością go nagram. Odkurzacz kupiłam sobie sama, tak jak prawie wszystkie sprzęty w tym domu i nagram z przyjemnością. Ostatnio nagrywałam test pralki i suszarki i dostałam te sprzęty do nagrania filmu. Było mi bardzo miło, szczególnie, że są od polskiej firmy, którą bardzo lubię. Mamy tutaj też sprzęty Amiki, chociażby piekarnik, jest rewelacyjny i tamten film wywołał burzę, że się sprzedałam, że jestem moneciarą, że moja recenzja jest nieobiektywna, ale przez to, że ja nie mówię w filmach o tych sprzętach w samych superlatywach, mówię o plusach i mówię też o minusach. Także osoby, które tak bardzo krytykowały treść filmu, tak naprawdę nawet się z nią nie zaznajomiły. I zawsze mnie to zastanawia, że jakby ten fakt, że od tylu lat jest zjawisko, istnieje, w ogóle istnieje YouTube, istnieją blogi i bycie influencerem wiąże się z tym, że dostajemy różne sprzęty do testowania i paczki PR-owe i gdyby to była nowość, to ja rozumiem, żeby ludzie musieli się z tym oswoić i komentowali, ale to jest jakby od tylu lat istnieje i wy, moi ukochani widzowie, jak mnie oglądacie, czy od niedawna, czy od dawna, to wiecie, jakim jestem człowiekiem, wiecie, że możecie mi zaufać. Ja współpracuję z bardzo niewielkimi firmami. Teraz mam kilka współprac w krótkim czasie, tak się po prostu złożyło, ale wszystko to są firmy, których ja używam od znamie i używam od wielu lat i tak dalej. I nie mogłabym i nie robię tego współpracować z firmą, której nie lubię albo której sprzęt by się u mnie w ogóle nie sprawdził. Więc cały czas zdumiewa mnie to, że ludzie mają z tym problem. A to jest nieodłączna część bycia youtuberem. I wiecie, ja oczywiście mogłabym udawać, że kupiłam sobie pralkę i suszarkę i wtedy by się nie pojawiały te komentarze, bo bardzo dużo osób tak robi na YouTubie. Zobaczcie go. Luisku. Ale no nie ze mną te numery, kochani. Ja wolę usuwać parę komentarzy i być szczerą z osobami, na których mi zależy, czyli tak naprawdę większością z was, niż uśmiechać się do kamery i udawać, że wszystko kupiłam sama. O, żebyście wiedzieli, że no, że po prostu ja współpracuję z firmami selektywnie, będę dalej współpracować. I tyle. I na przykład, nie wiem, wszystkie zakupy z Nexta zrobiłam sama. I co, mam wam ich nie pokazywać i ukrywać, dlatego że nie mam współpracy? Czy wy chcecie, żeby YouTube tak wyglądał? No ludzie kochani, zastanówcie się, czego chcecie. Mówię to do tych osób, które mają wiecznie z tym problem.
Zamiast tak krytykować. Jezu, jakie piękne. O jać, zobaczcie, one są tutaj takie lekko prześwitujące i też były ostatnie cztery, a potem jak wyszłam na stronę Nexta, to się pojawiła jeszcze jedna paczka i tak trochę żałowałam, że nie domówiłam. Jedyny minus to, że trzeba myć je ręcznie, ale jakoś to przeżyję. Zaraz sobie jeden umyję i naleję sobie kawy z lodem. Chodzi mi o kawę, to takie wino lekko musujące, podobne do Prosecco, a nie o kawę taką z kofeiną. Już trochę za późno, bo już jest wieczór, mimo że jest słonecznie i jasno. No, jeszcze parę miesięcy i o tej porze to już wiecie, co będzie. Także kochani, jeżeli szukacie dramy, są takie kanały na YouTubie, gdzie ludzie się wyzywają i tak dalej, ale to nie u mnie. To, że ja czasami się wkurzę i komuś odpiszę niemiło, no bo ile można, no. Ja nie jestem, słuchajcie, aniołem, nie mam aureoli nad głową, też mam swoje granice. Więc tak. Co to jest? Dobra, kochani, będę się z wami żegnać. Wow, Luis jest po prostu najlepszy w tle. Będę się z wami już. Widzicie w tle to, co mryga, to jest odkurzacz, właśnie, który się rozładowuje. Znaczy, rozładował się. Więc idę zaraz go podłączyć. Także moi kochani, bardzo dziękuję, że oglądaliście. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Chcę dzisiaj trochę wcześniej skończyć tego vloga, żeby go jeszcze zmontować. Dziękuję, że oglądaliście. Widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Pa!